Był taki największy wyścig historyczny, bym powiedział. Żyliśmy wtedy w innych realiach, w innym świecie. Ja pamiętam, jako sześcioletni chłopiec, były bardzo takie srogie zimy. Chodziłem pieszo, żeby kupić trybunę ludu przy przegląd sportowy i wycinać te jego wyniki, wycinki, prawda? 6 lat wtedy miałem i tak już się to zaczęło, tak? Bardzo to kochamy. A zbieracie do tej pory takie wycinki różne, jak coś jest? Ja staram się zbierać wszystkie pamiątki, wszystkie koszulki ze wszystkich wyścigów, gdzie chłopaki walczą, koszulki aktywnego lidera klasyfikacji górskiej, wieszać to w salonie rowerowym, wszystkie puchary. Takim jestem, takim można powiedzieć, dinozaurem, bo rzadko kiedy ktoś już to robi. Ale myślę, że to fajnie, bo to jest takie docenianie swojej pracy i takich małych kroków także, nie? Tak, mam nadzieję, że kiedyś moi wnuczkowie, a mam nadzieję też, że będę miał sporo, póki co czekam cały czas. Norbert, piłka u ciebie. Trzeba poczekać. Nie czuj presji, ale... Najpierw sport. Miałeś jakiekolwiek inne wyjście, że musiałeś, czy po prostu w rodzinie jest tak, że rower i koniec? Nie, miałem, tak... Od początku swojej przygody jakby sportowej i nie tylko jeździłem na rowerze, ale grałem też w piłkę równolegle z kolarstwem, ale przyszedł taki moment w życiu, że musiałem wybrać, postawić się na jeden sport i właśnie wyszło na kolarstwo, chociaż w piłce niedaleko stąd byłem na 100 metrów stąd. Na obozie kadry Mazowsza i naprawdę całkiem nieźle mi szło. Byłem wybrany tam w podstawowej 25 chyba i naprawdę dobrze mi szło, ale jakby kolarstwo było bliższe sercu. No i postawiłem na kolarstwo. A co kochasz w kolarstwie? Bo ja to pamiętam ból nogi i ból nóg i taką trochę nudę, jak się podjeżdża, zwłaszcza pod gliczarów, to tak, no tak. Piecze. Pod górę też nie lubię jeździć. Z płaskich rejonów nie mam tutaj gór. Więc ale pod nie górę, na pewno na obozach jeździcie jakieś... Tak, jeździmy i bardzo dużo spędzamy czasu właśnie w górach, żeby robić tą wytrzymałość. Ale moje predyspozycje i moje zadanie w kolarstwie to jest walka na płaskich odcinkach i w tym się specjalizuję. I to lubię najbardziej. Pytałaś, co lubię najbardziej w kolarstwie, no to tą właśnie rywalizację i te duże prędkości. Nie lubię wolno jeździć na rowerze, a pod górę zazwyczaj się jeździ wolno. Więc lubię szybką jazdę i tą adrenalinę na końcowych metrach. Ale z górki jedzie się szybko, a żeby zjeżdżać trzeba wjechać. No to prawda. I się naprawdę namęczyć. Jeśli chodzi o gliczarów, to trzeba zostawić parę litrów potu, żeby tam wjechać na szczyt. Ale zdjęcia piękne. Tak jest. Pracujecie w jednej firmie. Dariusz Banaszek jest szefem grupy Mazowsze Serce Polski, jednej z dwóch profesjonalnych kolarskich grup w Polsce, kategorii dywizji Continental. W zeszłym roku, jak przeczytałem, okazaliście się najlepszą drużyną w tej swojej kategorii. Ze 170 drużyn, 16 zwycięstw. Tak. Jak to się robi? Tak, grupa powstała 4 lata temu. Pan marszałek województwa mazowieckiego pojechał z nami na wyścig, gdzie organizowaliśmy Bitwę Warszawską. Tak mu się to spodobało, że postanowiliśmy wspólnie zrobić projekt grupy kolarskiej, żeby promować właśnie naszą dyscyplinę. A że coraz więcej ścieżek rowerowych, coraz więcej dobrych dróg bocznych, gdzie można to kolarstwo rozwijać i uprawiać, coraz więcej dzieci jeździ na rowerach, coraz więcej właśnie rodzin na szosowych rowerach się widuje na trasach. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie strzał w dziesiątkę trafiony. Promujemy nasz region Mazowsza na całym świecie. Już w tym roku mamy zakontraktowanych kilka wyścigów nawet w Azji, w Chinach. Jedziemy Taihu Lake, rozmawiamy z organizatorem Hainanu, Malezji, więc ciężko się wymawia tą naszą nazwę Mazowsze, bo dla Polaka to jest tak proste być Mazowsze, a oni się jednak męczą za granicą. Nawet Francuzi, Niemcy, Mazowsze, muszą to mówić. Bo wygrywamy, bo jesteśmy dobrzy, bo jesteśmy skuteczni, mamy swoją charyzmę, mamy swój charakter drużyny, mamy świetną atmosferę. Wydaje mi się, że nikt takiej nie ma. Ciężko jest w ogóle w Polsce zrobić taki projekt. Naszym marzeniem jest zrobić projekt drugiej dywizji. Do tego dążymy. Myślę, że wszystkie nasze siły są rzucone już w tym roku na pozyskanie partnera dodatkowego do Mazowsza Serce Polski. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jesteśmy tak zdeterminowani jak nigdy.
nawet kosztem kalendarza staramy się już myśleć o jesieni, tak, bo mamy świetnych kolarzy i martwimy się nawet, że nam odejdą do innych ekip. Ciężko jest ze względu na jakieś ograniczenia finansowe, czy tak, jakie są jeszcze problemy? Ciężko jest pozyskać sponsora, który rozumie i kocha kolarstwo tak jak my. W Polsce nie ma tej mentalności takiej jeszcze kolarskiej. Wszyscy jednak piłka nożna, zakochani w tej piłce. Ale rowerów Veturillo w Warszawie nie ma już. No tak, zgadza się. Wszyscy jeżdżą. Ale co prawda wiadomo, że to amatorskie, ale myślę, że to jest jakiś taki punkt, że ludzie lubią jeździć na rowerach. Oczywiście. Tym bardziej, że według wyliczeń 16 milionów Polaków jeździ na rowerach. To coś to znaczy i to się cały czas powiększa. Jest to piękny sport, to jest najpiękniejszy sport, który daje emocje, adrenalinę, daje samopoczucie. Ja nie wyobrażam sobie, że nawet wczoraj pojechałem z chłopakami 50 kilometrów. Fakt, że mało czasu na ten rower, ale to jest coś, zachęcam naprawdę. To można z wami się na treningu mówić? Ja jakoś tam wytrzymałość mam jako wioślarka. Zapraszamy, chociaż nie ukrywam, że kalendarz i grafik mamy napięty i co chwilę mamy wyścigi. Ja wróciłem teraz właśnie w niedzielę z Estonii i kolejny wyścig jest w czwartek już w Krakowie, wyścig dookoła Małopolski. Od czwartku do niedzieli, także... W ten czwartek, dokładnie, więc tym czasu jest mało na trening, więc jak gdyby po wyścigach tylko mamy regenerację i krótkie treningi. Jak krótkie? Od półtorej do trzech godzin to są takie... Króciutki, tak? Ja do 100 kilometrów teraz. Człowiek nie zdąży mrugnąć. Dokładnie i mamy kolejne starty przed sobą, a za miesiąc Mistrzostwa Polski w Ostrołęce, które są docelową imprezą dla naszej drużyny. Jak macie tak dużo startów, to traktujecie trochę tak bardziej czasami treningowo, czy jednak, no jak budować te szczyty formy? Starty, jeśli chodzi o starty. No, są też tacy kolarze, którzy właśnie lubią dochodzić do formy poprzez starty. Ja staram się robić przerwy, jakby krótkie przerwy w sezonie i mieć te trzy szczyty, więc są takie momenty w sezonie, gdzie odpuszczam sobie wyścigi na 2-3 tygodnie. Właśnie jestem po takim właśnie jednej przerwie. Żeby się na zregenerować. Na początku maja, dokładnie, żeby się zregenerować psychicznie i przygotować tą właśnie drugą część sezonu. Aby nie jechać cały kalendarz jednym ciągiem, bo to jest niemożliwe startować 70 wyścigów. No właśnie, wyścigów, mi też się zawsze wydaje to dokładnie, niemożliwe. Więc mamy takie trzy szczyty. To jakie są szczyty w takim razie, które to są? No, Mistrzostwa Polski już powiedziałeś? Jeden to już był praktycznie, bo przygotowałem się na wyścigi we Francji. Całkiem dobrze mi tam poszło i czułem się dobrze przygotowany. W maju, na początku maja miałem przerwę od roweru 3 tygodnie, no, 3 tygodnie w regeneracji takiej. Może przerwy od roweru były 3 dni. No i teraz jest drugi szczyt i trzeci będzie może na Tour de Pologne. Obronić da się tytuł mistrza Polski indywidualny, czy to jest bardzo dużo przypadkowości, nie, przypadkowości w sensie tym, to co się dzieje w tym wyścigu? No, wiadomo, że na starcie jest 150 kolarzy i każdy ma szansę wygrać, jest to płaski wyścig. Ataków pewnie podejrzewam, że jest na wyścigu około 200-250, więc za każdym atakiem się nie da pojechać i przypilnować. Na szczęście mam to szczęście, że nie startuję sam na wyścigu, tylko jest nas 13 w drużynie. I najważniejsze jest to, żeby ktoś od nas wygrał, niekoniecznie muszę to być ja. No pan Marek pokazuje tak rękami taki gest. Ja chciałbym się dowiedzieć, tego państwo nie widzą, państwo, którzy słuchają nas w radiu, a chciałbym się dowiedzieć, o co chodzi, bo to był gest ewidentnie do Norberta. No bo Norbi widać taki, jak go znam od takiego malutkiego dziecka, bo ale on widać, że tak już mówi 13 kolarzy, bo 13 nas jest w ekipie, to fakt. Ale mamy też trzech zagranicznych. Mamy mistrza Węgier, mamy dobrego Duńczyka i Grosu, a tak naprawdę jest nas 10. I ten gest 10 to właśnie, że startuje nas 10. 10 Polaków. Tak. To jak ważna jest praca drużynowa w kolarstwie? Bardzo ważna. Bardzo ważna. W tamtym roku, gdyby nie drużyna, to bym podejrzewam nie wygrał. Miałem na mecie przewagi nad goniącą nas grupką około 20 sekund. A wyścig liczył 230 km, tak? Podczas wyścigu mieliśmy przewagę już 6 minut, a nas nie doszli, tak? A chłopaki z mojej drużyny
Adam Stachowiak, Michał Pomorski, Tobiasz Pawlak w Ucieczce wykonali wspaniałą robotę dla mnie właśnie. Ja mogłem sobie jechać, nie wychylać się, jechać sobie na ostatnim miejscu w tej grupce, w tej ucieczce, a oni na przodzie wykonywali świetną robotę dla mnie, żeby ta ucieczka jechała jak najszybciej. Czy ciężko jest grać na jedną osobę, że tak powiem? Nie ma czasem ambicji, że ktoś chce tam... Ja myślę, że każdy kolarz ma ambicje, że każdy kolarz startuje po to, żeby wygrać i nawet jeżeli na odprawie technicznej jest powiedziane, że jedziemy na tego kolarza czy tego, to gdzieś tam w sercu każdy tak sobie myśli, kurczę, dlaczego nie dla mnie, tak? Tylko jednak tak jak mówicie, że kolarstwo to jest sport drużynowy. Są indywidualności, wiadomo, że są ekipy takie jak Ineos, czy teraz Jumbo Visma podporządkowane, mają swoich liderów, mają Roglicza, gdzie od początku to wszystko jest tak poukładane gra, że jest ważny wynik końcowy, że w sobotę na przykład ten Roglicz zdobył koszulkę lidera, dowiózł go i taki mieli cel, nie nastawiali się na etapy, poszczególne etapy, nie odjeżdżali w ucieczkach, tylko myśleli o tej niedzieli, żeby tą różową koszulkę zdobyć. To jest zapisane w kontraktach tak dokładnie? Czy to się układa w trakcie sezonu, w trakcie współpracy? Kolarstwo jest nieprzewidywalne. Wiadomo, że różnie to bywa. Ktoś złapie gumę, ktoś się przewróci, dużo kraks, różnych takich stresujących momentów. Gdzieś na rancie ktoś nie pojedzie, na rancie, czyli na tych wiatrach, bo to wtedy się grup, teraz w Estonii był taki moment, że grupa porwała się na 10 podgrup, czyli części. I nieraz ten lider się nie zabierze. Wtedy trzeba szybko zmieniać decyzję, na kogo jedziemy. Najczęściej w tych większych wyścigach połączeni jesteśmy z kolarzami radiami, więc rozmawiamy, mamy ten przegląd sytuacji. Czyli szybka decyzja w takich nagłych sytuacjach. Tak, wiadomo, że fajnie być kolarzem kompletnym, tak, żeby jeździć po górach, ale w tej chwili to jest jednak, to wszystko się pozmieniało. Jest specjalistyka i wiadomo, każda grupa by chciała mieć jak najlepszych kolarzy, ale za tym wiążą się właśnie pieniądze. No właśnie, wasz zespół jest w trzeciej dywizji. Wspomnieliście, że chcielibyście przejść do drugiej. Ile zarabia zawodnik w trzeciej dywizji, bo wymagania wyższych są takie, że na przykład w drugiej minimum 44 000 dolarów rocznie. Jak wygląda w tej trzeciej dywizji? Ale super pani jest przygotowana właśnie. Lubię takie pytania, tak? Dziękuję. To są kolarze, którzy podporządkowują całe życie dla kolarstwa. Trzecia dywizja to też zawodnik z kontraktem. To też jest grupa zarejestrowana w UCI. Tak jak pan powiedział, że dwie ekipy tylko są w Polsce zarejestrowane, to jest naprawdę stanowczo za mało. Chcielibyśmy, marzylibyśmy, życzylibyśmy sobie, żeby było przynajmniej 6-8 ekip w Polsce zarejestrowanych. Jest tylko dwie niestety. W takich Czechach jest 4, w mniejszych krajach, w takiej Słowenii, która ma 2 miliony osób, jest 4, więc coś tu nie tak. Jak mnożąc liczbę ludzi, 2 miliony przez Polskę, to u nas powinno być 50 ekip zawodowych, tak? To prawda. No, ile zarabia kolarz? Słucham? Ile zarabia kolarz? Oczywiście, nie uchylę się od tego pytania. Okay. U nas najmniej kolarz zarabia 5 tysięcy złotych na miesiąc, a najwięcej około 13 tysięcy. Okay. Plus nagrody? Plus nagrody na wyścigach, które chłopaki już dzielą między sobą. No właśnie, bo ten zwycięzca to nie bierze całej nagrody dla siebie, tylko to się potem jakoś rozdziela między drużynami. Dzieli się na wszystkich kolarzy z drużyny i jedną działkę, jakby dodatkowy kolarz, to jest obsługa. Czyli dla mechanika, masażysty dla i takie masażysty. Rzeczy. Oni sobie dzielą to. Zapytaliśmy Norberta o cele. Zapytamy pana Dariusza o cele grupy. Najważniejsze? No w tym roku, tak jak mówił Norbi, Mistrzostwa Polski, wyścig do Mazowsza oczywiście też jest naszym ważnym startem, bo to jednak jesteśmy stąd, z Mazowsza, kochamy ten region. No i wyścigi Pro Series typu wyścig do Danii, wyścig w Eurosporcie, tak? Chcemy jechać, tak jak mówiłem, kilka takich bardzo medialnych wyścigów, żeby się pokazywać, żeby nas ludzie widzieli, żeby jak najwięcej kibiców jeździło w naszych czerwonych strojach, żeby jak wyjedziemy na drogę, ścieżkę, szosę, żeby można było spotykać tych kibiców, tego sobie życzymy. Aczkolwiek już teraz widać, że coraz więcej właśnie amatorów, mastersów jeździ w naszych strojach. Jak widzę, że jedzie taki kolarz, to aż mi serce mocniej bije. To gdzie najlepsza trasa dla amatorów na szosówkę na Mazowszu? Tak jak ja bym chciała sobie pojechać. Najładniejsza trasa. W kierunku Zegrza. Tak? Dokładnie, jest tam ścieżka rowerowa.
później ruch jest coraz mniejszy i ja przynajmniej w tamtym kierunku trenuję. Każdego dnia też staram się unikać samochodów i omijać je. Ale tam Modlińską w kierunku Zegrza przy Żeraniu, czy...? Przy Żeraniu idzie ścieżka rowerowa do samego Zegrza i od Zegrza w kierunku Jachranki, Dębę, Tamę Dębę. Ale ty trenujesz na ścieżkach rowerowych? Niestety muszę trenować na ścieżkach rowerowych. Często tam są szkła i chodzą, nie wiem, ludzie. No i jadą ludzie 10 na godzinę. No tak, no jak jest ścieżka obok, a jadę ulicą, no to niestety kierowcy nie lubią tego zachowania i często słyszę klakson. Oj, bardzo co mnie bardzo też wkurza, no bo ciężko jest mi jechać na ścieżce, gdzie naprawdę co ty masz jechać 40 na godzinę, powiedzmy, średnio, czy 30 kilka, a na dokładnie, na też na treningach mamy bardzo często zadania do wykonania i czasami jeździmy po 55 na godzinę, więc to jest bardzo niebezpieczne jeździć na ścieżkach rowerowych, robiąc ćwiczenia, więc no jak jest ścieżka i mam wolne tempo do jakby jechać wolno, no to jadę tą ścieżką i staram się używać ścieżek za wszelką cenę. A jak mam zadania i ćwiczenia, to uciekam na asfalt i spokojnie, tam gdzie spokojny ruch jest. A jak wyglądają profesjonalne treningi? To jest tylko kręcenie na rowerze, czy masz jeszcze jakieś obok tego treningi? Na siłowni. Na siłowni. Tylko nogi, czy ogólnie? Nie, co bardziej stabilizacja. Okej. Okay. No, bo na rowerze przy sprintach płaskich to góra też jest bardzo ważna. Okej. Okay. A dodatkowo, jak mamy okres przygotowawczy, to i potrafimy biegać sobie i chodzić na saunę, siłownię, basen, także ogólnorozwojówka też jest w kolarstwie bardzo ważna. A poza sezonem jeździsz na rowerze? Staram się nie, chociaż tego czasu na przerwę jest mało, bo mam tylko miesiąc wolnego po sezonie. Staram się omijać rower szerokim łukiem, żeby odpocząć i mieć tą chęć do jazdy później w okresie przygotowawczym. A powiedz, co jesz przed takim wyścigiem wyczerpującym, o którym tyle kilometrów, jak to wygląda? Jem bardzo dużo. Nie widać. Nie widać. Palicie też, no. Tak, no ostatnio właśnie podczas wyścigu w Estonii przy 210 kilometrach spaliłem 4,5 tysiąca kalorii podczas tylko wyścigu, więc ten wydatek energetyczny jest bardzo duży. No ale jemy naprawdę bardzo dużo owsianki przed wyścigiem i to naprawdę węglowodany to no jest tego bardzo dużo. A podczas wyścigu masz jakieś takie, co jakiś czas musisz uzupełniać, dokładnie, żeby, że tak powiem, nawet jak nie chcesz, to wtedy uzupełniasz, bo wiesz, że twój organizm zaraz może, że tak, tak powiem, jest do zera się wyjechać? Podczas wyścigu tak zależy, to jest też jakiś wyścig, czy od początku idzie mocne tempo, to musimy jeść około 60 gramów węgli na godzinę. Okay. Nawet do 90 czasem. Mamy węglowodany w bidonie i mamy izotoniki w bidonie, mamy żele energetyczne, mamy specjalne rice cake'i przygotowane przez naszych masażystów. Mamy pytam, batony. Bo pamiętam, nam trener na treningu kiedyś powiedział, że nawet jak wam się nie chce, co godzinę minimum trzeba uzupełnić. A ja mówię, no ale jak czasem mi się nie chce, bo jestem tak zmęczona, on mówi, trzeba. Nieważne, trzeba. Trzeba, dokładnie. Bo zjazd trzeba, potem. Trzeba, bo potem może zabraknąć tych 5% na finiszu a te 5% to jest bardzo, bardzo, w kolarstwie to jest bardzo dużo. To jest zwycięstwo lub porażka. Dokładnie. Ja mam pytanie jeszcze takie sportowe. 16 zwycięstw w zeszłym sezonie, a w tym sezonie ile? No, jaki macie plan? Prawda jest taka, że w tym sezonie nic. Nie wygraliśmy jeszcze żadnego wyścigu. No dopiero sezon się zaczął. My spokojnie. Czyli już wszystko przed nami. Tak, my wiemy, na co nas stać, jakie mamy możliwości, wiemy, co możemy, jaki jest potencjał, wiemy, jak zaczęliśmy, jaka jest strategia, więc to nie chodzi nawet o zwycięstwo, bo możemy sobie pojechać do Albanii, czy możemy sobie pojechać do Maroka i sobie wygrać 20 wyścigów UCI, tak? I każdy będzie mówił, że ta ekipa wygrała tyle i tyle. Ale my staramy się jeździć i tak dalej. Już więcej wyścigów z proturami, żeby podnosić poziom i podnosić jakość ekipy. Czyli bardziej interesuje was czasem przegrana wśród najlepszych niż takie wyścigi, byleby wygrać i mieć jakąś statystykę. Pani redaktor bardzo dobrze powiedziała.
idziemy właśnie w tym kierunku. Staramy się jak najwięcej wyścigów jeździć w lepszych, lepszej kategorii, mocniejszej, z najlepszymi, wyciągać od nich jak najwięcej, patrzeć co robią, jak się zachowują, a właśnie te małe rzeczy, detale ale, składają ale się na sukces. Ale ten licznik jest istotny na przykład przy budowaniu budżetu, a przecież będziecie potrzebowali w przyszłym roku dużo większego budżetu. Panie bo to się przedstawia. To, tak, ja, to wyścigi w Albanii nie są w Eurosporcie, a wyścig dookoła Danii jest w Eurosporcie. A, więc i wtedy ekspozycja. Dla sponsora jest, myślę, ważniejsze to, żeby pojechać do ucieczki i Eurosport pokazuje kolarza, który jest 25 godzin na antenie. Dokładnie. Niż wyścig w Albanii, gdzie nie ma go nawet, nie wiem, na głupim Facebooku czy Instagramie. Hmm. Nie zgadzam się z tym pojęciem głupi, ale ty okay. Musisz więcej wrzucać ja na Instagram i Facebook, bo słuchaj, słabo cię odnaleźć. No. Więc ja tutaj mówię, postaram że... się. Nie lubię, chociaż... Trzeba. Nie mówię nie. To dla fanów. Tour de Pologne? Ostatnie pytanie. Możliwe? Tak, ja myślę, że pojedzie naszych trzech zawodników Tour de Pologne. Tour de Pologne w tym roku jest bardzo ciężki po górach, więc będziemy starać czyli się... Czyli Norbert nie. No... Zaczyna się w Poznaniu, także tam jest płasko. Czyli Norbert tak. Może ucieczkę na pierwszym etapie. Zobaczymy jak chłopaki do tego momentu w tym samym czasie mamy wyścig dookoła Mazowsza, więc to jest ciężkie dla naszej ekipy właśnie, bo chcemy właśnie też dobrze wypaść na wyścigu dookoła Mazowsza. A na Tour de Pologne startuje reprezentacja Polski, więc nie pokazujemy jakby w 100% całej kazałości drużyny, tylko koszulkę z orzełkiem. Jak będziemy w drugiej dywizji, to wystartujemy jako drużyna. No. Do tego wam życzymy. Tak. Ile trzeba większy budżet mieć? Tak krótko, bo mamy już 20 sekund. 5 milionów złotych. Musimy znaleźć 5 milionów. Ludzie, pomóżcie. Tym apelem będziemy powoli kończyć jak nasz 16 program. 16 milionów Polaków jedzie na rowerach, no to... Niech... To ile? 30 groszy 30 od osoby. Groszy od osoby. Kapelusz stoi, jedziemy. Dobrze, żeś to przeliczył. Pozdrawiamy Ostrołękę. I Ostrołękę pozdrawiamy. Pozdrawiamy Ostrołękę, w której Mistrzostwa Polski pod koniec czerwca się odbędą. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Bardzo. Kolarska rodzina była z nami. Dariusz Banaszak. Pater Familia, jak już mówiłem. Banaszek, przepraszam. Banaszek, pater familie. Norbert Banaszek, jego syn. Mistrz Polski w kolarstwie byli naszymi gośćmi. Dziękujemy. Agnieszka Kubus-Zawojska, dziękuję. Łukasz Starwiński. Dziękujemy. Dziesiąta, Marta Hernik. Zapraszam na wiadomości.